Cześć, jestem Kinga. A ja jestem Marcin i razem nazywamy się Honeymoon Campers. Zapraszamy na nasz wantur. Od dawna walka na noże, na niebie sępy, na ziemi gorzej. Do gniazda zagląda orzeł, przodkowie w grobach walczą o rozej. Od 15-16 lat mieszkamy oboje w Anglii, a od 3 miesięcy jesteśmy w pełnoprawnej podróży. Ja od 17 roku życia byłem bardzo skupiony na karierze i rozwoju i pracy, przez co też byłem w stanie popodróżować troszkę po świecie, ale czegoś cały czas brakowało. No i w pewnym momencie spotkaliśmy siebie i mieliśmy takie marzenie, żeby razem móc podróżować, może też pracować. Jeden z naszych przyjaciół zaraził nas van life'em. Zaczął swoją przygodę tak naprawdę i też chcieliśmy trochę takiego życia poznać, takiej przygody. Zbudował sam vana swoimi rękami i to nam otworzyło pomysł, no tak, przecież można, dlaczego nie? Samochód dostawczy daje na tyle komfortu, żeby w nim nawet zamieszkać. I dążyliśmy tak, próbowaliśmy się troszkę mentalnie przestawić z mieszkania w domu. Poczuliśmy potrzebę minimalizmu w pewnym momencie. Za mną stoi nasz Sprinter, to jest Mercedes Sprinter 2012, prawie najdłuższa wersja, ona w angielskim się nazywa LWB, Long Wheelbase. Kierownica po prawej stronie, w Europie nie mamy póki co żadnych problemów z jazdą po tej stronie, dlatego jeżeli mieszkacie w Anglii i chcecie kupić vana, to polecam też taką opcję. Z zewnątrz mamy antenę, która jest odczepiana, to jest zewnętrzna antena do routera. Mamy dwa solary na dachu, to są dwa panele 160 W każdy. Chcieliśmy jeszcze jeden, może w przyszłości jeszcze jeden dojdzie, przyda się na pewno. Z zewnętrznych rzeczy nie ma tak dużo, bo zależało nam, żeby nie rzucać się zbytnio w oczy, żeby nie mieć takich zewnętrznych wpięć do wody czy do prądu. Gdzieś tam mamy jakieś odlodówki, ale poza tym wszystko jest w środku, bo też bałem się wycinać dziury w samochodzie. To była najbardziej stresująca sprawa. Pomysł zbudowania vana pojawił się tak chyba w 2018 roku i na początku myśleliśmy o kupnie na przykład Fiata Doblo, takie coś malutkiego, żeby można tam sobie z tyłu zrobić łóżko i wyjeżdżać na weekendy. Potem uznaliśmy, fajnie jakby była woda. Potem uznaliśmy, no fajnie jakby był prysznic. No i potem uznaliśmy, że 3 pokoje i sauna też by było fajnie. Ale skończyło się na takim samochodzie i w 2019 kupiliśmy ten samochód. I zaczęliśmy go budować, wspierając się bardzo YouTube'em. Ja jestem bardziej komputerową osobą i bardziej znam się na komputerach niż na majsterkowaniu, ale to też była taka misja, żeby się czegoś nauczyć. U nas w domu na przykład Kinga zawsze była majsterkowiczem i latała z młotkiem po domu. Ja bardziej się skupiałem na pracy komputerowej, także to była taka troszkę może zmierzenie się z samym sobą i chęć nauki i poszerzenia swojego warsztatu. W sumie budowana to było chyba 400 godzin samej pracy rękami plus 800 godzin na YouTubie. Może mniej, ale na pewno świetne było to, bo zrobiliśmy go sami, ale mieliśmy też pomoc od mojego przyjaciela, z którym mieszkałem kiedyś w Anglii, a który wrócił do Polski i otworzył swoją firmę zajmującą się wystrojem wnętrz i meblami dla restauracji, dla domów. I w pewnym momencie tak się zgraliśmy, że on zaproponował, że pomoże nam z meblami, przez co będzie miał doświadczenie też jakby w innej branży. Na początku zaczęliśmy sami, zrobiliśmy całą instalację, ocieplenie, hydraulikę, prąd, a później pojechaliśmy na 2 tygodnie do Polski, gdzie w szalonym tempie po prostu zrobiliśmy całą finalizację. Bez tego ten nasz van nie wyglądałby tak pięknie, jak wygląda i może nie czulibyśmy się w nim jak w domu. A nasz cel był taki, żeby to nie wyglądało jak typowy stary camper czy przyczepa kempingowa w beżowym stylu, tylko jako takie nowoczesne mini mieszkanko, które może nie ma za dużo metrów, ale świetnie się nam tam spędza czas. Tak, żeby było przestrzennie, żeby było jasno, żeby światło wpadało, żeby się odbijało światło i uzyskaliśmy to. Tak jest. Mamy to. Jeśli chodzi o kuchnię, mamy tutaj słoiczki, które są wykonane z plastiku, także są dużo lżejsze i są podwieszane zakrętki na śrubki,
Mamy też duży zlew i kran. Było to dla nas, znaczy dla mnie bardzo ważne, żebym miała gdzie mieć włosy tak naprawdę, bo pod prysznicem uznałam, że za dużo wody będę zużywać. Jak już jesteśmy w kuchni, to mamy kuchenkę i mamy piekarnik. Dwa palniki, super się sprawdza, wiadomo, pełnego dania czasami trudno zrobić, ale jest i piekarnik. Tutaj trzymamy wszystkie swoje patelnie, kubki. Mamy lodówkę na gaz. Tutaj mamy naszą toaletę. Toaleta składa się z kompostownika i jest zrobiona własnoręcznie przez nas. Mamy też prysznic, ciepłą i zimną wodę i naprawdę taka wielkość nam w zupełności wystarcza. Za każdym razem, jak gdzieś jechaliśmy, otwierały nam się szafy i wszystkie półki. Próbowaliśmy różnych sposobów. Próbowaliśmy magnesów, takich haczyków od środka, które się zasysają i nic nie pomagało. Jedyną rzeczą, którą znaleźliśmy, są takie baby straps, żeby dzieci nie otwierały. Mają jakieś śmieszne wzorki, serduszka. Na pewno musimy to w przyszłości zmienić, ale póki co jest to jedyną opcją, która nam działa. Pościeli nie chcieliśmy trzymać pod łóżkiem. Znaleźliśmy opcję, żeby trzymać ją nad głową tak naprawdę. Jest out the way cały dzień, nie przeszkadza nam to w ogóle, prawie jej nie widać. I mamy łatwy dostęp. Jak tylko rozłożymy łóżko, Marcin wyciąga pościel, ja ją rozkładam i jesteśmy gotowi do spania. Wyruszyliśmy z domu w Anglii 3 miesiące temu. Przed tym podróżowaliśmy troszkę po Wielkiej Brytanii. Byliśmy w Cornwalli na 2 tygodnie, byliśmy w północy Szkocji na 2 tygodnie, gdzie tak jakby cały czas planowaliśmy ten dłuższy wyjazd i zbieraliśmy troszkę takie doświadczenie, czego nam brakuje, co jeszcze potrzebujemy, co zrobić, żeby nam się lepiej żyło na tym już długim wyjeździe. Tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, tak, czy wyjedziemy. Byliśmy pewni, czy to jest jednak... Mimo, że van już był skończony i stał dosłownie 12 miesięcy na podjeździe, nie byliśmy pewni, czy to jest na pewno to, czego chcemy. Chcieliśmy tego bardzo, ale nie byliśmy pewni, czy jednak nie zostać i z pieniędzmi, które uzbieraliśmy, nie kupić domu, czy nie zacząć rodziny, czy nie kontynuować z rozwojem kariery. Tak naprawdę bardzo dużo miało wpływu na to. Tak, zostaliśmy na takich rozdrożach życiowych, ale myślę, że jesteśmy w stanie oboje powiedzieć, że po tych 3 miesiącach zrobiliśmy najlepszą decyzję z możliwych i wszystko się samo poukładało. Tak. Mnie najbardziej trzymała praca, która była moją wymarzoną pracą, a po drodze udało mi się znaleźć nową pracę, która jest w pełni zdalna i tak naprawdę możemy się poruszać i jakby zarabiać pieniądze. I nie wydarzyłoby się to, gdybyśmy nie zrobili tego kroku w przód, który był troszkę ryzykownym krokiem, ale na pewno warto czasem zaryzykować, bo można sporo zyskać. A jesteśmy jeszcze na takim etapie w życiu, że właśnie nie mamy dzieci, możemy sobie pozwolić na taką podróż i tak naprawdę możemy siebie przygotować, żeby być gotowymi na jakby tworzenie życia. Wchodząc po lewej mamy moją stację roboczą, za którym jest mój monitor dodatkowy i podpinam się tu laptopem, jednym kablem, jeden kabel ładuje laptopa i przesyła obraz. To jest fajne rozwiązanie, minimalistyczne. Jest stacja ładowania sprzętu, ładowania baterii do kamery, do drugiej kamery i router. I do tego routera mamy podpiętą tą zewnętrzną antenę, która pomaga w takich sytuacjach jak dzisiaj, gdzie nie ma tutaj dobrego zasięgu, jednak ten internet jest. Tutaj jest cała elektronika, taka, do której potrzebujemy dojście. Wszystko typu baterie i rzeczy, do którego nie potrzebujemy mieć dojścia, jest pod łóżkiem. Tutaj mamy inwerter, który jest też kontrolerem do solara i jest też ładowarką baterii. Tylko że minus jest taki, że on jak się ładuje ze słońca, to się chłodzi i cały czas tutaj szumi. To jest tak naprawdę jeden minus, ale tak naprawdę w nocy nie jest to problemem. Za dnia jak siedzimy, to też nie jest zbytnio problemem.
Zawsze, jeżeli jest problem, to możemy odłączyć ładowanie z solara. Kolejna rzecz, na której nam zależało, to takie miejsce, gdzie możemy wsadzić graty, czy narzędzia, czy rzeczy sezonowe. I pod naszym łóżkiem mamy taką wnękę, która mieści różne boksy. Tutaj jest sprzęt filmowy, tam są narzędzia. Tutaj mamy wpięcie do wody, a tutaj mamy za tym wpięcie do prądu, które bardzo rzadko używamy. Tutaj jeszcze mamy ładowarkę 12 V na jakąś lodówkę czy coś takiego i 230 V na angielskich wtyczkach, tak jak w całym vanie. Po prawej mamy butlę z gazem, ogrzewanie wody i zbiornik 120 litrów. To jest butla LPG, czyli możemy ją ładować na stacjach. Po lewej mamy po prostu jakieś krzesełka, tutaj mamy statywy. Tutaj takie rzeczy, które można też z góry mieć dostęp. Tutaj pod spodem mamy zbiornik na nieczystą wodę, tak zwaną szarą wodę, z otworem, z którego możemy spuścić wodę gdzieś na campsite, czy w jakimś miejscu, gdzie można to zrobić bezpiecznie. Próbowaliśmy po prostu uzbierać pewną kwotę pieniędzy i odłożyć tyle, żeby nie musieć się martwić przez ten rok i żeby w najgorszym scenariuszu, nie zarabiając nic po drodze, który też zakładaliśmy, żeby dać sobie radę i wrócić i mieć jeszcze na jakiś start. Także nasz początkowy plan to był rok w podróży. Teraz jesteśmy 3 miesiące w podróży i już rozkminiamy kolejne ruchy, czy może uda nam się to przedłużyć. Cicho, nie mów, mamy będzie oglądać. Ja pracuję kilka razy w miesiącu zdalnie na zlecenia. Przerabiam i retuszuję zdjęcia. Jak dostaję zlecenie na sesje fotograficzne, to zlecam je dalej po prostu. Mam fotografa, z którym współpracuję na miejscu w domu i się po prostu wymieniamy. Jeśli ona ma jakieś zlecenie i nie ma czasu na retusz zdjęć, to po prostu też mi je wysyła i się wymieniamy. Stosunek pracy do zwiedzania i jakby życia staramy się utrzymywać w takim balansie, który nam jak najbardziej odpowiada. Ja jestem pracoholikiem, przyznaję się do tego. Po wyjeździe z Anglii 2 miesiące nie pracowałem, ale cały czas gdzieś w głowie się rodziły różne pomysły. Lubię być kreatywnym. Od 5 lat pracuję jako wideografer, zajmuję się nagrywaniem filmów. Tak jak już mówiłem, zwiedziłem trochę świata, nagrywając film dokumentalny w Afryce, w różnych miejscach. I kolejny plus tego van life'u był taki, że w końcu mogę zrealizować swoje marzenie i mieć swój program podróżniczy. Pozwala mi się to po prostu realizować i być kreatywnym cały czas, a zauważyłem, że będąc w kreatywnym stanie, wszystko jednak w pewnym momencie się układa i świat postrzega się naprawdę w fajnych kolorach. Nie możesz eksperymentować też tak naprawdę, bo robisz to dla siebie, nie dla kogoś. I możesz eksperymentować, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, jak wyjdzie, to super. I tak naprawdę dużą frajdę nam też sprawia takie vlogowanie i kręcenie tego wszystkiego. Oczywiście zajmuje to sporo czasu, żeby to wszystko później zmontować, ale fajne to jest. Tak, wydaje mi się, że nagrywanie swojej podróży daje taki cel. Po pierwsze cel, a po drugie pamiątkę. Od dawna walka na noże. Od jakichś 10-12 lat muzyka jest moją pasją i uznałem, że na wyjeździe też muszę mieć możliwość nagrywania muzyki. Piszę teksty i rapuję i to jest moje studio, które okazało się, że akustycznie brzmi świetnie. Czasem jest trochę za głośno, zwłaszcza jak pada deszcz, ale da się nagrywać. Stawiam laptopa na zlewie. Tutaj mam mikrofon, tutaj mam zwykle tekst. Tu się dzieje. Ja wychodzę szukać miłości. Mamy te same t-shirty, ten sam sen o wolności. Ty mówisz kocham, ja mówię dzięki, bo się boję przeszłości. Ale w głębi wiem, że to. W głębi wiem, że to już. Nie chcę leku, tylko na zło. Chcę dobrze w końcu się czuć. Nasze życie wygląda tak, że mamy powolne poranki, co uwielbiamy. Nigdy takich nie mieliśmy. Nigdy nie mieliśmy tak powolnych poranków jak przy van life'ie. Wypijamy kawę rano,
tak jak już mówiliśmy, w innym ogródku. Siadamy troszkę do laptopów, sprawdzamy, co jest do zrobienia, czy trzeba odpisać na jakiegoś maila, czy trzeba coś jeszcze zmontować. A potem ustalamy cel na dzień i po prostu idziemy w nieznane lub jedziemy w nieznane i staramy się być obecnymi i być tu i teraz i cieszyć się tym, nie? Cieszyć się tymi wspomnieniami, które gdzieś tam się tworzą. Chcielibyśmy bardzo południową Europę zwiedzić i jesteśmy w Turcji, jedziemy do Grecji i po kolei wszystkie kraje tak naprawdę z powrotem do Anglii. Co będzie po roku, nie wiemy. Może pojedziemy dalej, może się gdzieś osiedlimy, czy to będzie Polska, czy to będzie Anglia, czy jeszcze inny kraj. Zobaczymy w drodze. Tak naprawdę jeździmy też po to, żeby zobaczyć, czy jest jakieś miejsce, w którym czujemy się jak w domu. Przez to, że mieszkamy w Anglii tak długo, ja jak wyjechałam jako dziecko, to czułam się w Polsce jak w domu, ale zdążyłam wyjechać, kiedy to uczucie się rozwijało. W Anglii pomimo prawie 20 lat to nie czuję się jeszcze jak w domu i szukam miejsca, w którym będzie jak dom. Znaliśmy tylko dwa kraje. Dobrze jest podejmować decyzje mając fakty z pierwszej ręki i przeżycia z pierwszej ręki. Więc chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda świat i gdzie można żyć. A tak. Dlatego van life, bo pozwala nam poczuć się też jak w domu. Niekoniecznie chodzi o to, żeby odhaczyć jak największą ilość miejsc, chociaż nasza mapa ma dużo pinesek, ale chcemy po prostu poznać troszkę lokalnej kultury, lokalnego życia w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Nie chcemy zwiedzać ogromnych miast, do których łatwo dolecieć samolotem i do którego w każdej porze możemy przylecieć, tylko właśnie małe miasteczka, jakieś wioski, gdzieś, gdzie raczej drugi raz nie przyjedziemy albo nie przylecimy. Kochamy zmiany i lubimy adaptację do nowych warunków. Świat też jest bardzo dynamiczny i wydaje mi się, że to jest... Trzeba się nauczyć, żeby nie przepaść w rutynie i żeby w pewnym momencie nie zapomnieć 20 lat, które się przeżyło, które cały czas były takie same. Ja po miesiącu bez zarabiania pieniędzy po drodze na samym początku już odczuwałem lekki lęk. I jednak jak to konto i te oszczędności topnieją, to też pojawił się taki lęk na pewno. No ale tam, gdzie jest problem, tam jest rozwiązanie. Tak. Nie no, znalazłem pracę po prostu. Pracoholizm może dalej pracować. Tak, znalazłem świetną pracę, która jest w pełni zdalna i wydaje mi się, że pozwoli nam też brnąć dalej. Właśnie tak się stresowałeś, kurczę, czy znajdę pracę, czy zdalną, w ogóle montaż, gdzie, no, żeby mi jeszcze wysyłali te filmiki, no co ty? Kurczę, zaaplikowałeś do dwóch prac tak naprawdę, pyk. Ja nigdy jako tako nie jeździłam na wakacje z rodzicami, nigdy nie było na to pieniędzy, sama jeździłam bardzo rzadko, choć bardzo chciałam jeździć. No i w sumie ścisnąć pasa przez parę miesięcy, parę lat, żeby móc pojechać na rok, nie wydawało się wcale głupim pomysłem. Van life jednak pozwala na to, żeby mieć taką namiastkę domu wszędzie, gdzie się jest. Nawet to nie musi być namiastka domu, bo my od 3 miesięcy chyba niczego nam nie brakuje, nie. Co mieliśmy w swoim domu w Anglii. No a za każdym razem, codziennie, może co 2 dni mamy inny ogródek i to jest świetne. Tak, poranna kawa, codziennie inny widok, to jest w ogóle najlepsze dla mnie chyba, co może być. Van life na pewno nie jest dla każdego, nie każdy lubi małe miejsce, nie każdy lubi się kąpać co 2-3 dni, ale warto to sprawdzić, chociażby wypożyczeniem tak naprawdę vana, czy nie wiem, no nas bardzo zainspirowały filmiki na YouTubie i spojrzenie na to z takiej strony, że można mieć wystrój, layout taki jak się chce. W 100% robi się to pod siebie. Mi się marzyła łazienka i powiedziałam Marcinowi, że nie pojadę nigdzie, jeśli nie będzie prysznicu. I mam prysznic. I nic więcej mi nie potrzeba. To jest chyba najważniejsze, że jeżeli ktoś zdecyduje się na budowanie swojego vana, to jest naprawdę fajna rzecz i naprawdę nie trzeba mieć przy tym
wcześniejszego doświadczenia, bo YouTube uczy i to jest naprawdę super opcja, że można zobaczyć, jak ktoś coś zrobił, potem spróbować to zrobić samemu i jeszcze potem cieszyć się, że wmieszka się w czymś, co się samemu zrobiło. Wiadomo, można też to zlecić komuś i mieć samochód jeszcze, powiedzmy, bardziej profesjonalny, ale sam fakt tego, że można się przemieszczać i mieć ze sobą dom, to jest chyba główny atut tego van life'u. Jeśli my daliśmy radę, pracoholik i osoba, która nigdy nie potrafiła oszczędzać, to udało się i każdy chyba może w takim razie, nie? Tak. Marcin, Kinga, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za to, że pokazaliście nam, jak żyjecie, opowiedzieliście trochę o Was. Powiedzcie jeszcze naszym widzom, gdzie można Was znaleźć w internecie, gdzie można śledzić Wasze przygody i te przez świat, i te muzyczne. W internecie jesteśmy między innymi na YouTubie, głównie na YouTubie, jako Honeymoon Campers. Jesteśmy też na Instagramie i na TikToku i na Spotify jako MN. Super. Oczywiście wszystkie linki, wszystkie informacje znajdziecie również pod spodem. A jeśli zafascynowała Was taka przygoda jak van life i w Waszej głowie pojawiła się myśl, może i ja spróbuję, mamy dla Was krótką informację, że jest jeszcze w sprzedaży nasza książka, którą wydaliśmy wspólnie z Busem przez świat. Jest to książka Poradnik podróży samochodowych i van life'u. Opowiadamy w nich, jak przygotować się do podróży, jak przygotować auto, jak przygotować siebie i jak radzić sobie w takiej podróży. Więc myślę, że jest to świetna książka na początek. Także serdecznie zapraszamy Was, żeby się zaopatrzyć w nią. Dobrego dnia. Dziękujemy za dzisiaj, że byliście z nami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy. Mimo tego syfu mamy się dobrze. Mimo ciosów i mimo ran.